Tak, Mateusz przyjechał John Deerkiem 615M. Z tego co kojarzę, to jest John Deere zaczipowany na około 130 koni, ale to Mateusz jeszcze nam powie. I z Mandamem zobaczymy, jak sobie będzie radził, potem zajedziemy na pole. Zetora mi strasznie targa ta talerzówka, będzie trzeba tu za dorzucić. A tutaj mu Mateusza zobaczymy. No John Deere ma 800 kg na przodzie. Złożymy zetora, bo znowu jest robione, i pojedziemy do Mateusza na pole zobaczyć. Porozmawiać normalnie, jak w zetorze. Przyciszysz radyko. Bo ja wiesz, potem kurde, jak muzyka jest taka, do której nie masz praw autorskich, nie? A. To już reklama nic się nie wyświetli. Patrz, na godzinę mi pokazuje jakieś 15,2 teraz. Litra. Jo, jak zaczynałem to... No ale w godzinę zrobisz krótko 2 hektarów. Lepiej. Ile masz na prędkość? 12 na godzinę coś. No to jak 12, to mi wychodziło. Tylko że ja wiesz, ja nie wiem, nie przeliczyłem dokładnie, no bo co ja ją mam, nie? To tak liczyłem koło 2,7 hektara na godzinę. 7,5 hektara, bo jeszcze liczyłem go do 7,5. Cały zrobię, to będę wiedział. To będziesz wiedział. No to mi potem podasz, nie? Ja. Powiedz mi tak, ile godzin?
6145. Ile wy go już lat macie? O, panie. Dziuła! No, dziki. W maju było 6 lat. 6 lat. No to kurde, 1000 ponad na rok to już jest przebieg, nie? Nie, tak średnio wychodzi tam jakieś dobre 900. To jest dobre 900, 950 zależy od roku. No. Hektarów 150? Więcej mniej? Nie, mniej. Ile? Około. Bo to... Zależy od roku. Zależy od roku, ile dzierżaw, no? To ja powiedz mi... W tym roku do zebrania było akurat tam... Nie, 150 było do zebrania, no. Ale co, ziemniak też dużo, nie? Skrobiówka. On dużo chodzi w kombajnie, tak? Kombajnie go chodzi, ponad 200 to zawsze w kombajnie. No. Widziałem, ładował tata. A Marcin, ja? Albo Marcin, no. Powiedz tak, awarie jakieś były w ciągniku? No, na awarię to ja bym się musiał przygotować i książkę napisać sobie. No a to jak to jest możliwe? Przecież John Deere się nie psują. Widzisz, ja na przykład mogę do ciebie przyjechać porozmawiać, nie? Pierwsze co to... turbina od razu siadła? Nie, ja mówię, ja mogę... jeszcze ci przerwę. Ja mogę do ciebie przyjechać porozmawiać, bo jak ja z niektórymi osobami wchodzę do Waltry na przykład nowej, nie? Na targach. I ona mówi, dobra, wychodzimy stąd, tylko John Deere. No to wiesz, nie? To o czym ja mam jechać do nich coś nagrać, no to wiesz, takim obiektywnym trzeba trochę być. No to pierwsze co turbina, tak? No ale coś na gwarancji wszystkich, ale dobrze, że akurat to było w kopaniu ziemniaków. Aha. To przyjechali, no, mocniej była wtedy potrzebna, aż tak. Nie było. Czyli sam strasznego... nie było odczucia braku tej turbiny, że jej nie ma, bo. No bo tak, na małych, na może nie, no mniejszych obroty nie ma takiego obciążenia, to nie było problemu. Nie było tego obciążenia właśnie dużego, to aż tego nie było, nie dało się tego odczuć. Ile godzin? Jak turbina siadła? Tak. Nie wiem, nie pamiętam. To było w drugim roku, jak były ziemniaki, to... Z 1800? Nie było. Może 1500 godzin? No, maksymalnie 1,5. Zmienili na gwarancji i co, jeszcze były jakieś z nią problemy, czy już nie? Nie, z turbiną zmienili na gwarancji, bo wszystko dobrze. Może jakaś trefna się trafiła? No może ja, no tak samo jak pompy wody się trefne też trafiają, nie wiem, czemu się trzecie kończy. No ale to jest... No, widzisz. I wszystko oryginał, nie, że potem zamienniki zakładaliście. No pierwsza był oryginał, drugi był założony zamiennik, co wytrzymał dłużej niż oryginał. Aha. I trzeci też jest założony zamiennik. Zamiennik. No i teraz trzeci się kończy. No czyli tak średnio wychodzi co 2000 godzin, tak? No tak 2000 godzin i pompa wody na pompę wody. Na pompę kurny. A tak poza tym jeszcze coś? Jak kluczówki na drążkach były wymieniane, bo były... No ale no to wiesz, no to... 4000. To nie ma bata na to. Ja też robiłem około 3,5, tylko że może około 3000 w tym fantraku. Bo ten, od Tura, nie? Ja bym musiał zobaczyć, jaka tu jest oś, bo w fantraku chyba też Karolu było i u Roberta porównywałem, ale on ma jakiegoś takiego... Nie? Około 90 koni. Też tego John Deere'a, to oś była prawie ta sama. Albo bardzo podobne, ja bym musiał w dane techniczne spojrzeć, czy to wiesz Carraro, czy nie. No i co, no ale obrotki masz ile? 1700, tak? No tak przystaje. 1700. To jest różne. Jakie spalanie tego ciągnika ogólnie? Ile wlejesz, tyle spali. Ile wlejesz, tyle spali. Nie, no ale nie, mierzyłeś w pługu albo gdzieś. No mierzyłem, ale jak osiesz na przykład na 15 cm na lekkiej ziemi, to co to może ci mieć na spalanie? To jest... No właśnie. Są takie ziemie, że głębie się nie da urazić. Czyli krótko od 12 do 20. No. Od 12 do 20, jak każdy ciągnik. Urałem na Wierzbicy cały kawałek, 33 hektary od deski do deski, wyszło 12 litra na hektar. I powiedz mi, wy macie czwórkę? Czwórkę. A na stajkach to prędkość 8 na godzinę, to już prędkość zawrotna, bo większej się nie da rozwinąć, bo jest ciągnik słaby. Boglina. A jaki pług? Tam jest czwórką orałeś, czy większym? Nie, czwórką. Czwórką. Na 18 cali. Na 18 cali. A piątkę? Wy też macie piątkę, czy nie? Nie. A, to tą nową też czwórkę kupiliście? No. Ja myślałem, że piątkę. Stara poszła, a się nowy kupiła. Jest amortyzacja osi? Nie ma amortyzacji osi. I a teraz byś... Nie ma amortyzacji przedniego tuza. Przedam twoje pytanie, tak na pewno by było. Na pewno by było. No ja... Jedno i drugie. Czy teraz po pole, jak się jedzie też jakaś mała dziura, już ci balast skacze. Chociaż balast, nie? Tam z półlitrowy 0,7 ten akumulator hydrauliczny. Już by balast troszeczkę, nie? I oś też nie dostaje. No ale co, ogólnie na te lata co zrobiłeś, to byś drugi raz pewno też wybrał, czy nie, ten ciągnik?
Wiesz, ja tam za dużo nie zrobiłem, może z połowy, tylko powiedziałeś, że jest na kopanie. Na kopanie. No ale to ogólnie taki ciągnik do wszystkiego. Bo i w opryskach, i w kombajnie, tak? No, no. I do talerzóweczki. Wszystko jest. Ile on ma teraz koni, bo on jest czipowany? Teraz ma 137. 130. Wyszedł. Miał mieć 115, minęły chyba tam 2 lata. Wjechał tak pan z hamownią, zmierzył, wyszło 114. Aha. Odkręcił go na pierwsze hamowanie, zrobił na 142. Mhm. Było za dużo, to zmniejszył. Drugie hamowanie zrobił na 137 i zostawił na 137. I to było 4 lata temu podejrzewam. I teraz w tamtym miesiącu przyjechał, żeby go sprawdzić. To sprawdził i wykazało 137. Aha, no widzisz. Czyli konie utrzymały. Czyli 137 koni. Jak ustawił, tak się utrzymało przez 4 lata od hamowania. 4 gary, pojemność ile tam będzie z 4,5 litra tutaj? Trzeba zobaczyć w dane. Nie powiem ci. Zwrotność. To jest takie coś, co ty teraz robisz, to jest zetorem niemożliwe do zrobienia. To jest nierealne. Martina oglądałem. No, nierealne, kurde. To bym musiał... No ale dobrze, nie? Tego się nie używa tyle rewersu, też nie dostaje potem tu wszystko, nie? Tam na kawałek. Pierwsze 2 to sobie wycofałem. A tak to całe pole zrobię praktycznie i nie użyję rewersu. No właśnie. A tak jednak nie przód, tył, przód, tył? Wiadomo, jak się ma małe kawałki, pół hektarowe, no to nie można takiego czegoś robić, tylko zawracać. No to wiadomo. Ja też muszę niestety zetorem wtedy Wajchomatic używać. Tak, Wajchomatic. Jeszcze sprzęgło, hamulec, żeby się zatrzymać. No, tak, żeby wyszło. Nie, no musisz hamulec wcisnąć, bo ten, bo biegu nie zmienisz. O, ale widoczność, to jest też super sprawa. No i co, Mateusz, mówisz, że by się przydało trochę mocy jeszcze do tej talerzówki? W tych warunkach tak. Waga. 150? 150 koni? Tak, były 2 gary i 150, to no, myślę, że... No ale co, byś jeszcze szybciej chciał jeździć, czy głębiej w sensie? Jak była 30, na pewno głębiej, ale i tak no, około 14, żeby trzymać, 14. Ile teraz mamy? Widzisz tam, bo ja nie widzę z boku. Teraz na chwilę obecną jest 11,6. 11,6. No ja mówię też dlatego... 11, albo nie, 2. Nie powiem, ja nie powiem, czemu zmieniłem tamtego mandama, bo wiesz, oni już ten, oni piszą w komentarzach, co, przeinwestowałeś? No, oczywiście. Wszystkiego nie mogą mieć na tacy podane, wiesz. Na YouTube. No dobrze. Daleko mandam pojechał. Daleko mandam pojechał. Mandam pojechał, kurde, na Podpoznań. Daleko, poniżej. Coś naprawdę... Na 280 hektarów mandam pojechał. I na ciągnik 200 koni. No, no to już taki, no... Mieli jakiegoś 200-konnego... Johna, ale nie pamiętam model, i mieli jeszcze nowego 675M. No to na te, ja mówię, na te 50 talerze, na, przepraszam, na 610, te 50 koni na metr talerzówki można liczyć. I na pewno nie będzie za mało, no bo jakby tam było 4 razy 4, 16, po 4 jeszcze, razy 3. Niektórzy jeszcze mają równe pola, też inaczej. No tak, no jak ja pojechałem na ten, na Podtuszewo i w górki jedynką. No, 6 na godzinę. Górki, no. 6 na godzinę. Nie szło nic innego zrobić. Co ja na równym? Jak to było równe, to ja się mogę 15 na godzinę rozpędzić, tak jak teraz jadę. No. Na równym. A górka się zatrzy, to ja będę musiał do 10. Ale że ona podskakuje trochę, nie? A tamta tego nie robiła. Ona nie tak trochę ten. Nie wiem, ja się nie odwraca, ja stanę się tak dobra, że nie trzeba się odwracać. Ty, ale patrz, jakbyś może zablokował ten wał od dołu. Żeby on był ciągle w powietrzu, to ona by cała może głębiej wchodziła, nie? Ale musiał gdzieś na kanto podjechać i go podnieść i od dołu tylko to blokować, nie? No na przykład. No ale przede wszystkim byś musiał wyjść z ciągnika. No to się nie chce. A to jest trochę nie bardzo, nie? No bo jak się dobrze jeździ, to po co wychodzić? Ja też nie lubię. Jak już tak w miarę idzie, to... No i dobrze. Ale muszę tylko zablokować od dołu, zobaczymy co będzie. Ty, ja ci powiem, że ja jadę zetora składać. Zaraz. Jadę, może położę jeszcze tam do 10 albo do 9. Co dzisiaj składałeś? Tam wymieniliśmy rozdzielacz, taki pierdolnik mi jeszcze pękł, kurde, i nie chodzi ta, wiesz, przełącznik szybkie, wolne, żółw zając. No pojadę tam na godzinę, dwie, wiesz, żeby nie było wyrzutów sumienia, że latasz z kamerą, a do roboty nie chodzisz, nie? No wiesz, chociaż chwilę. No nie, ty będziesz, kurde, tyle hektarów miał porobione, ja nawet hektar nie założę. No jak? Ile? Nie, tam... No to tam 50 nie, no ale myślę, że 30 by się zrobiło nią, nie? Jakby się dobrze uparł. Dziennie? No, zrobił. Robiłeś? Ile robiłeś? Właśnie, ty masz większe doświadczenie z 3-metrowymi.
zależy na jaką głębokość. Jak płytko są na wierzbicy, to po 3 hektary na godzinę mogą podać. No, ja zetorem jeżdżę troszeczkę szybciej, no w takich warunkach bym nie mógł, no bo dziurawo bardziej, nie? No. To mi, mówię, wychodziło tak 2,7. O, widzisz, teraz musiałeś zredukować trochę, tak? Nie, zredukowałem. Nie zredukowałeś. Gaz podłodze po prostu mocy brak. Zszedł troszkę z obrotów po prostu. No, do 10 zwolni. Skrzynia klasyczny powerquad, to nie jest autokład? Nie, powerquad. Wytniesz to. To wytnę. Ciekawe, co to auto... Dobra, to się wytnie. To się wytnie. Ja i tak będę dużo ciął. Ja muszę ciąć, bo to tak to nie idzie. Ty ile tu masz? Masz kurde klimatronik, bo ciepło jak diabli. No, ja w tej kurce, nie, nie ma klimatroniku. A tam masz jeszcze co, monitorek do kombajnu? No na kombajnie jest założona kamera, żeby było taśmy widać te górne. Żeby było nie widać. Pierwszą, czy... ale tam tą, która podaje ziemniaki do góry, drugą odszywającą, trzecią, czwartą. Ja to bym tylko na chłopaków. Jeżeli czy wybierają dobrze. Nie, bo jak ja jestem na kombajnie, to mnie trzeba kamera. Kamera, żeby chłopaki dobrze wybierali. Ale nie, powiem, że dosyć szeroko łapię i taśmy te, są, które trzeba, to łapię, wszystko ładnie widać, że... i jeszcze połowę tej, na której ziemniaki idą, to też. Także dwie osoby, które wybierają. To ile, cztery kamery? Nie, jedno. Jedno, a jedną tylko jedną to. Jedną kamerę. Ja myślałem, że masz na cztery dzielone, a to jedno. Jedna jest kamerka. No to panie. Ja sobie chciałem do agregatu do środka założyć, wiesz, żeby siew był. Na zboże. No, ile siewu jeszcze jest. A teraz powiększyłem, to spoko, bo 600 kilo ponad wchodzi. To już tak jak... Chyba, nawet... nie mogłem jechać. No. A miałem, nie wiem, mniejsze pół godziny. Tam to w ogóle skoczyło, bo mogłem jechać przed górki. Ty, a powiedz mi ten, co generalnie, bo właśnie, jaka waga ciągnika? Jak z pełnym zbiornikiem zalanym, to będzie to 6200. 6200, czyli waga podobna jak do zetora, z tym, bo z klockiem mówisz, tak? No. Ja mam około 6200 zetora i ja na uwrociach, wiesz, skacze mi troszeczkę. No może nie skacze, ale wiesz, czuję, że nie jest to skręcanie tak, jak powinno być. A tutaj masz 6200, jest inaczej zupełnie wyważony ciągnik i robi robotę. Tu chcesz, robi ten balast. No właśnie. Byłyby teraz obciążniki, tutaj gdzieś też mógłby. I robi robotę w zasadzie za szóstka, nie? Ciągnik. No tak. No wiadomo, bardziej uniwersalny traktor. Ojka, dobra, jeszcze raz się z tobą przekimam. Przejadę tam i z powrotem i... Ważyłeś talerzówkę teraz, czy nie? Jeszcze raz? Ważyłeś talerzówkę? Ważyłem talerzówkę, bo myślałem, że ona jest cięższa, ale dokładnie 1750, tak jak jest na... Tak jak było, tak jest. No a powiedz mi, masz porównanie na przykład do tego granu waszego, bo grano jest na 560, nie? No to podobną robotę by na pewno zrobiło. Nie zrobiłoby, myślisz? Ale co, nie odwróciłoby takiej ilości ziemi? Mniejsze talerze. I teraz założony jest drugi komplet, na tym drugim komplecie nie, tam jest ponad 500 przejechane. Tak. No to też już się trochę przyjechały. No to nie są takie ostre jak te, bo to są nowe. No i waga, tam jest 1200 kg, a to jest 1700. Żeby nie weszła jeszcze tak. Nie weszłaby, no. No ja się zastanawiałem mocno, czy 560, czy może Waderstada jakiegoś, tylko Waderstad to był cięższa była ta talerzówka. Ale metrowego kariera używanego tak 20-30. No były za 20 tysięcy. I teraz tak, już gość go sprowadził, jeden raz już talerze zmienił, więc ja bym musiał zmienić trzeci raz, a talerz do Waderstada pewno z okolic 300 zł. Talerzy jest 30 tam parę, więc talerze koło 10 tysięcy. No to mam za 30 tysięcy w Waderstada z nie wiadomo jakimi pjazdami. A tu mam 5 lat na pjazdę, 5 lat gwarancji na pjazdę, nie? I co, nie sypię teraz kopca, nie? A sypała po jednej... Nie widać tam. Nie widać, no bo resztek dużo. A sypała kopiec po jednej stronie. Jakby jechał po orany, to by na pewno było widać, co tam. Ja na oranym, to wiesz, jak najbardziej wypłycam ją na... Ciutko, no. Wypłycam ją na wale, żeby w zasadzie na wale się wypłycić. Żeby ładnie tam pod ten się... Jak miał sam wał do szkawy, to by sobie wał pojechał. No w zasadzie to, ale jednak tutaj, jak ja po tym pługu zagonowym, to wiesz, zagarnie mi ładnie te... I bruzdy składy sobie zagarnę na głęboko, bo łącznik hydrauliczny jeszcze kupiłem. I wiesz, i sobie go wtedy na bruzdy składę. No teraz bym mu trochę mocy przypuszczę. Do 9,6. No a powiedz mi jeszcze, bo ty teraz co, jedziesz na auto na tempomacie? Nie. Nie, trzymasz gaz normalnie. Na nogę. No widzisz. No myślałem, że na tym tempomacie. A jeździsz na tym tempomacie, czy nie? Ja właśnie z kombajnie jeździ na tempomacie, wstawiam sobie. A tak w robocie aż nie? W silniku
ciężko, jak się je, to do siewnika sobie ustawiam. Ciężko, ciężko aż nie mam, to sobie ustawię i wjadę jak 700 obrotów sobie. No kiedyś taką plotkę słyszałem, że jak na tempomacie to potrafi więcej spalić, bo na siłę utrzymuje wierzch. Na siłę utrzymuje jakby tą dawkę paliwa do prędkości. A, nie wiem. Obrotowej. Nie potwierdzasz. Musiałby kiedyś to sprawdzić. Trzeba by było mierzyć. Tak, zaorać za 20 hektarów, tak? Za 20, tak? I zobaczysz. Ile ten, ile on się w ogóle kręci, silnik obrotów? Do ile on się kręci? Dwa... O proszę. 2300 praktycznie. No dobrze, trzeba by było jechać się wziąć do roboty. Chociaż tu całe te leżą. Jeszcze raz, aha, no. Wszystko pognieciono. Wszystko pognieciono. Wszystko pognieciono. Jadę przy kizy. Czyli krótko mówiąc, rok trochę nie bardzo na kukurydze. No. Za rok może będzie lepiej. No to na pewno. Ja to sobie tak zawsze mówię. Takie rolnictwo. Jak coś nie wyjdzie jednego roku, za rok będzie lepiej. No, musi być. No ale co, ogólnie chyba z tego roku zadowoleni w miarę jesteście, jeżeli chodzi o zboże, co? Burak jak tam ogólnie? U nas burak w miarę wyszedł, tam nie wiem, koło 7 dych? Myślałem, że koło 60. Nie, właśnie. Bo mieliśmy kopane były... Szybko. Szybko, miały być jeszcze szybciej, miały być kopane w sierpniu, ale się przesunęło, potem był początek września, nie pamiętam, trzeci chyba, drugi, może jakoś tak okoliczny. Mm-hmm. Ale no to był cały tydzień deszczu i przyjechali kopać, cukier się rozszedł i nie było cukru, było 14,1 średnio. Ja powiem ci nawet nie... Przy klonie 57. A to widzisz, to ja ci, kurde, ja ci nie powiem teraz, czy o to na czysto ci podałem, czy na brudno. Bo on liczył na brudno około 60 ton, a wyszło na cukrowni chyba przyjętego tam ponad 70, więc nie wiem ile na czysto nawet. Bo to w zasadzie ja będę miał teraz 4 hektary. A to ojca było, nie? Bardziej zwrócisz uwagę. No wtedy no jak na swoje pieniądze liczysz, to zawsze bardziej zwracasz uwagę, nie? Ale zboża w tym roku ładnie, przynajmniej u nas. Przężyta pszenicę tam, kurde, i ponad 8 ton się udało pszenicę zrobić. A nie wiem, w zasadzie teraz się zastanawiam, wiesz, no ale bo wy wszystkiego nie ważycie, no to też nie masz porównania, nie? U nas w zasadzie prawie... Ale w tym roku akurat młodziki po ziemniakach są było. Mhm. 5-6 klasa, no i wszystko było przywożone, każdy przyczepka. No. To 5 ton. A widzisz. I co, ze zboże? No. Co tam było? Pszenżyto, pszenica? Nie, jęczmień. A jęczmień. Jęczmień, jak? Po ziemniakach. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Bo teraz, nie wiem, jakoś będzie trzeba dokończyć myśli. No, ale tam to jest podobno ziemniaki. Jęczmień, jak? Ziemniaki, Ziemniaki i znowu. Ja się zastanawiałem też, żeby może powchodzić. Ale na takiej ziemi to nic innego nie zasiejesz. No tak, co wyjdziesz? Nie no, ale tak na oko... No to tak samo jak ja na Szczepankowie po rzepaku wsiałem w tej chwili pszenżyto, no bo ja pszenicę to co tam bym uciągnął? Może maksymalnie przy dobrym roku 6 ton. No to w zasadzie też po co... Nie, bo pszenżyto zawsze troszeczkę tam jest szansa więcej. No to jest słabszy, no jakoś się ugarnie. Też miała być teraz pszenica, bo nie kukurydza, znaczy odradzili, stwierdził, że zostanie jeszcze raz kukurydza. A, jeszcze raz. No to się ogrodzi cały czas. A mieliście ogrodzone, czy nie? Nie było. Nie było. Będziecie grodzić? Nie wiem, zobaczymy. Panel fotowoltaiczny i pastucha i... Nie, pastuch nie da, jak już to trzeba słupki i siatkę leśną. A wy to macie dzierżawione, kupione jak macie? Nie, to się dzierżawione. No, a ale jak... od tego roku, pierwszy rok to wiesz. Podwója, czy od kogo macie? Nie, to się wytrzy. Nie, ja ci ten. Ale ci powiem, ziemia wyjałowiona, a nikt nic to nie dawał i na... Ona też i koloru takiego czarnego zaraz potem nie ma, nie? No, też bieda jest strasznie. Przyszło... Nie, no to wiesz, to jak to pierwszy rok dzierżawy, to nie ma co się dziwić, to i tak dobry plon. Nie, no, ale woda nie była zrobiona na wyższy plon. No na woda, no to w pierwszym roku nigdy nie oddam. Dobrze się czytało, bo akurat na jesieni przyszło. Późno jesieni, nie, styczeń już sobie było. To wiesz, wapno przyszło, no to zostało śledzysko, styczeń. Przyszło wapno, ale już w kapu. Mhm. Potem przyszedł prawo do, na te, na skibę 40 metrów do emisji. No. A gaz w podłodze masz? No gaz w podłodze. A gaz w podłodze? No. Ja myślałem, że ty mówiłeś. Co ty? A widzisz. Ale to on i tak, kurde, ładnie ten, nie schodzi mocno z tych obrotów. Ale do 9 na godzinę, z 12, no tak.
No faktycznie, czyli jednak szósteczka, kurde, by... To jeszcze do Summera musisz kiedyś wziąć tutaj. Do lasera. O, Summer też powiem, że nie. Co, nie ma mocy już? Summer się skończył. Tak jak mój Zetor, kurna. Ale z doświadczenia ci powiem, nie remontuj. Za dużo tam nie remontuj, póki chodzi się tam wałki coś kręci, to niech chodzi, a tam... Ja tego nawet nie zrobię. Nie. Coś po wał poszedł, wiesz. A. Teraz wszystko jednym ciągnikiem, szkowanie przerwane. Czy będziesz miał jeszcze coś do talerzowania, że swoją będziesz talerzował? No. To nagraj mi telefonem, jak no. Będziesz tym grano. W sensie, wiesz, nawet jak jest uprawione... No po ty, po kukurydze będę siedzieć. No, no to jak będziesz po kukurydze, to mi no, wyślesz. Ty. No, po krzyża nam z tyłu za rozwirownią. I ja wrzucę na koniec filmu, że będzie porównanie. To jest, wy macie tego grano Shark? To jest Shark? No, no, no. Ten 3 metry na 560. I on waży ile ty mówisz, to na 200? 200 na 200, za nim. No, no a tutaj no to 500 kilo, 500 kilo różnicy. No i talerz, nie? I talerz inny. No i tam może grano inny kąt natarcia, coś tam tego. Nie, mówię też przyjadę do ciebie, bo ci powiem, tak przeglądałem trochę takie cioniczki, no kurde. A, to woda też trochę? Czy od czego to? Trochę. No tak wyryła woda. Nie, to bryskiwa trzeba. O ja pierdzie. Nic. Dobrze, tylko kukurydzę dwa razy, raz no. Na kwasy, raz szybkami. No. Musiałem przestrzeć. No tu miałem cię nagrywać, patrz. O, na tym skłonie. A teraz już za ciemno, jadę, kurde, bo... 9 na godzinę i... Ja tak mówię, no, kurde, ten... Jakbym głębiej wpuścił, to nie ma wada, mi się zakopał. No ale no mówię, to ja też wolę tą 3 metróweczkę i wtedy ja robię bardziej co, no, co chcę. Przysłupak podniesiesz na podnośniku, co gdzieś tam robi, wyrobisz, jak ja te pola hektar 30, hektar 60, gdzieś hektar, nie? I to potem o. Wiesz, zanim ja więcej nakręcę, a tutaj pyk pyki. Rozkładania, no. A tu podlecisz. No składanie, rozkładanie fajnie, na filmie fajnie wygląda. No ale jak masz się zrobić 10 razy na dwuhektarowym, to... A jak potem te węże zaczną strzelać, to... No tak kiedyś będzie. A tu żadnego węża, jedynie od śmiernika. Tak. No nie, tam było 8 tych, nie? 8 węży. Co, Mateusz, ogólnie spoko. Zadowolony z ciągnika. Automat byś chciał? Czy niekoniecznie? Dwa gary więcej i 50 koni więcej. Dwa gary więcej i 50 koni więcej. To też tak. To ja też tak. Dobra, nic, panie. Jak ten, obrobi filmik, to ci do autoryzacji wyślę, czy ci się podoba. Wyślę ci taki prywatny link. No ja, jak ci zrobię i ten. A, poważnie. No, poważnie mówię i ten, jak potem kiedyś będzie okazja, wiesz, może, no to jesienią, bo tak to nie ma czasu. To może tam jakieś inne maszyny, albo do, na tego, ziemniaka przyjadę. Trzymaj się, wuja, na razie. Teraz zobaczcie, jak to jest uprawione. Już tam, ja nie uprawiałem tymi talerzówkami po kukurydzy, w sensie tą 3-metrową. Tutaj nie jest za ciężka ziemia. Ale o co chodzi? Tego mandama 4-metrowego tym moim zetorem to było podrapane po wierzchu. Więc myślę, że tutaj zetorek również by był w stanie wykonać w miarę przyzwoitą robotę, a do najgorszych myślę, to już do waszej oceny pozostawiam. No spoko jest w sumie. Gdzieś tam jakoś specjalnie tutaj jeden kijek gdzieś tam stoi. Ale tak to jest resztek dużo, jest w miarę spoko. Myślę to zmieszane.